Dzień dobry, nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Dzisiaj w ramach cyklu Rok Online zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, której punktem wyjścia jest smutna wiadomość, jaka napłynęła do nas 9 kwietnia tego roku, a mianowicie śmierć księcia Edynburga, Filipa, małżonka królowej Elżbiety II. Jaka przyszłość rysuje się przed monarchią po odejściu księcia Filipa? Czy popularność monarchii nadal ma odzwierciedlenie w PKB Zjednoczonego Królestwa? Czy nadal jest elementem, który skutecznie napędza soft power Wielkiej Brytanii? Jak Karol podoła z zadaniem po odejściu królowej Elżbiety II? I najważniejsze, czy monarchia ma jeszcze sens we współczesnym świecie? Na te pytania odpowie mój i Państwa gość, a jest nim dzisiaj pan dr Marcin Łukaszewski, absolwent magisterskich uzupełniających na kierunku politologia i stosunki międzynarodowe, obecnie adiunkt w Zakładzie Kultury Politycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Grupy Badawczej Inicjatywa Helwecka i opiekun Klubu Debat Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. I pierwsze pytanie, które jest tutaj punktem wyjścia. 17 kwietnia tego roku pożegnaliśmy księcia Filipa, spoczął on w kaplicy świętego Jerzego na zamku w Windsorze. To z pewnością jest koniec pewnej epoki w monarchii brytyjskiej. Jak to wydarzenie wpłynie na walkę, na pogrążoną walkę właściwie z pandemią Wielką Brytanię, a także na The Commonwealth, czyli na brytyjską wspólnotę narodów skupiającą kraje będące w przeszłości częścią brytyjskiego imperium? Myślę przede wszystkim, że jeżeli chodzi oczywiście o Wielką Brytanię i od niej zaczynając, no wpłynąć może przede wszystkim w ten sposób, że zawsze w takich no, przykrych sytuacjach naród może się jakoś w jakiś sposób zjednoczyć. Oczywiście, jeżeli zakładamy, że jest coś takiego jak naród brytyjski, to pewnie go nie ma, ale mówimy o tak już w formie skrótowej, no to oczywiście mamy do czynienia z takim okresem trochę wyciszenia i no, jakiejś formy wspierania monarchini. Oczywiście, co warto podkreślić, bo na to też zwracano uwagę, że zaraz po informacji o tym, że książę zmarł, pojawiły się kondolencje po stronie pierwszej minister Szkocji, tak, czyli szefowej rządu szkockiego, co jest oczywiście istotne z punktu widzenia no, obecnej sytuacji Szkocji w samej Unii. Natomiast jeżeli chodzi o te inne państwa na świecie, czyli brytyjską wspólnotę narodów, to tutaj te kondolencje płynęły właściwie z każdego z tych państw i dość solidarnie rządy postępowały. Decydowano o opuszczeniu flagi do połowy masztu, także taki, ta forma tego rytuału została zachowana. Nie było tu jakichś żadnych odstąpień, a przynajmniej nie w sposób jakiś taki jawnie występujących przeciwko samej monarchii. Śmierć księcia Edynburga uświadomiła przede wszystkim Brytyjczyków, że odchodzi przedstawiciel pokolenia Greatest Generation, czyli tego pokolenia, które walczyło w II wojnie światowej, ale także uczestniczyło w odbudowie kraju. Wielka Brytania musiała odnaleźć się wówczas w nowym świecie i pożegnać się też z rolą kolonialnego imperium. Czy właściwie mamy już do czynienia w tym momencie z takim oficjalnym zmierzchem Wielkiej Brytanii jako tego imperium? Myślę, że jeżeli szukać jakiegoś takiego końca tego światowego imperium, to ono chyba już było jakiś czas temu. Nie umiem wskazać takiej jednej daty, która byłaby takim symbolicznym końcem, no ale jakby ten proces jest taki bardzo ewidentny, jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku, kiedy to Wielka Brytania wyzbywa się albo decyduje się wprost na uznanie niepodległości kolejnych swoich byłych kolonii, traktując je początkowo jako królestwa wspólnotowe, czyli te państwa, które formalnie są niepodległe, ale z głową państwa w formie monarchy brytyjskiego. No a z czasem tamte państwa decydują już na takie pełne usamodzielnienie się, jeżeli w ogóle można tak na to spojrzeć, poprzez decyzję o zmianie formuły głowy państwa na republikańską albo jakąś własną formę monarchiczną, co oczywiście jest rzadsze. Myślę, że warto wspomnieć, co stanowi pewnie też jakieś odniesienie do tego poprzedniego pytania, to znaczy w jakim kierunku podąża ta wspólnota narodów.
przy czym ja tutaj w szczególności zwróciłbym uwagę może nawet nie na samą wspólnotę narodów, czyli te kilkadziesiąt niepodległych państw, ale właśnie królestwa wspólnotowe, czyli te 15 plus 1 państw, które są niepodległe i mają głowę państwa Elżbietę II. I to jest właśnie rok 2020, kiedy to w dwóch przypadkach, na Barbadosie i na Jamajce, pojawiają się takie pierwsze sygnały, że może dojść do zmiany formy rządów właśnie z tej formy monarchicznej na formę republikańską, albo po prostu decyzje obywateli tych państw co do przyszłości ich państwa. No żeby sprawa była kompletnie jasna, te państwa oczywiście są niepodległymi, suwerennymi państwami. W sensie formalnym monarcha brytyjski nie partycypuje w żaden sposób, czy niemalże w żaden sposób w decyzjach politycznych w tych państwach. Stąd tutaj mówimy tylko i wyłącznie o takim symbolicznym końcu pewnej epoki, tej epoki kolonialnej, kiedy to no, te państwa posiadały królową na tronie. Tak, jeżeli chodzi o te szczegóły tych dwóch państw, no to w przypadku Jamajki partia, która szła do wyborów, obiecała, że będzie chciała przeprowadzić legislację, aby zmienić monarchię w republikę, a z kolei w przypadku Barbadosu w mowie tronowej, która miała miejsce na początku, na przełomie, już teraz nie pamiętam, ale na przełomie 2020-2021, w mowie tronowej padła już taka wyraźny sygnał, że ma dojść do zmiany formy rządów na republikańską. Czy to się stanie? W obu przypadkach nie jest to takie pewne, natomiast jest oczywiście sygnałem dla nas, że jest takie prawdopodobieństwo i gdyby do tego doszło, nie powinno być to dla nas jakimś większym zaskoczeniem. Jeżeli podążą za tymi państwami inne państwa, chyba w szczególności państwa karaibskie, no to też nie powinno być to dla nas jakimś większym zaskoczeniem. Pan doktor mówi o tych sygnałach z zewnątrz, a ja bym się skupił także na tych sygnałach z wewnątrz samej Wielkiej Brytanii czy Zjednoczonego Królestwa, czyli też te sygnały, które płyną ze Szkocji, mówiące, że w momencie dopóki Elżbieta tą królową jest, to właściwie nawet jeśli doszłoby tutaj do separacji, oddzielenia Szkocji, to królowa pozostałaby tutaj królową, głową państwa, natomiast sytuacja już nie wygląda tak różowo, jeśli mówilibyśmy tutaj o Karolu jako o nowym władcy. Szkocja to oczywiście duży, ogromny temat i w ogóle rola monarchii w odniesieniu do Szkocji, ale żeby to ująć w jakieś ramy, no to chociaż kilka takich rzeczy, które warto byłoby zasygnalizować. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na rolę samej Elżbiety II, kiedy mieliśmy do czynienia z referendum niepodległościowym, kiedy to królowa w wyraźny sposób charakterystyczny dla siebie, nie chciała wypowiadać się w temacie popierania dążenia Szkotów albo odwrotnego. Kiedy pojawiła się tylko plotka, nie wiem, czy to można powiedzieć w charakterze plotki, no było to powielane w wielu widzieć w prywatnej rozmowie do jednego ze swoich współpracowników, że liczy na to, że Szkoci dobrze pomyślą o tym, czy bardzo przemyślą ten swój głos w referendum. Rozpętała się taka burza, której zaczęto doszukiwać się w słowach Elżbiety, czy ona w takim razie sugeruje, że jest przeciwna temu, tej niepodległości. Tak zaczęto już taką formę nadinterpretacji. Natomiast królowa bardzo wyraźnie no, stroni w ogóle od udzielania się politycznie, czego oczywiście wymaga od niej ta niepisana konstytucja. Co jeszcze warte jest zauważenia, jest kwestia decyzji samych Szkotów, czy rządu Szkocji, co do przyszłości ich państwa. To znaczy było od początku jasne, że jeżeli Szkoci zdecydują się na niepodległość, to będą chcieli, aby królowa pozostała ich królową, miała być królową Szkocji albo królową Szkotów. I w związku z tym to był taki wyraźny sygnał, że to jest jednak, że te więzy są bardzo silne. Pośród nich, z tego co pamiętam, Partia Zielonych mówiła, że chciałaby, aby
to była raczej forma republikańska tego nowego państwa. Natomiast wszystkie te główne partie parlamentarne wskazywały na to, że to jest dobre rozwiązanie. Po prostu pozostaniemy w Unii z Elżbietą II. No i wydawało się to rozwiązanie dość optymalne, bym powiedział, z punktu widzenia Szkotów. Niektórzy też wskazywali, że gdyby doszło w ogóle do tego uzyskania tej niepodległości, to Szkoci mogliby w przyszłości doprowadzić do swojego własnego referendum, takiego nienarzucanego, nieorganizowanego przez Londyn, w którym zdecydowaliby co do dalszych losów monarchii. Może byłby to tylko taki okres przejściowy, trochę na zasadzie, o której mówiłem, tak? Czyli najpierw państwo staje się w jakiejś formie zależnej od Londynu, potem staje się niepodległym państwem, królestwem wspólnotowym, aż wreszcie decyduje się na własną drogę. Taki klasyczny przykład Malty, która była początkowo przez kilka lat właśnie królestwem wspólnotowym, z królową Elżbietą na tronie, po czym zdecydowała się, że chce być republiką, no i pozostała republiką, jest niezależnym, suwerennym państwem w ramach wspólnoty narodów. Zanim przejdziemy jeszcze do kwestii przyszłości monarchii, także tych elementów związanych z separatyzmem i wyzwań, przed którymi Wielka Brytania stoi, to przejdźmy teraz do takich spraw finansowych. Według rozliczeń finansowych za rok 2018 rodzina królewska została wsparta 82 milionami funtów z budżetu państwa. Środki te są przeznaczone zarówno na renowację pałaców czy funkcjonowanie królewskiego dworu i samej królowej, ale także poszczególnych członków rodziny królewskiej. To bez wątpienia jest mocny argument w rękach przeciwników monarchii, szczególnie w tak trudnych czasach gospodarczych, pandemicznych, którymi się mierzymy. Jak pan doktor na to patrzy? Jeżeli w ogóle chodzi o kwestię wsparcia dla monarchii i no i właśnie ewentualnych zwolenników tej formy republikańskiej, to jednym z najczęściej powtarzanych argumentów to jest rzeczywiście ten argument finansowy, to jest chyba jeden z najczęściej powtarzanych, a drugim jest argument odwołujący się do no właśnie niedemokratyczności samego systemu. Tak? Mamy sytuację, w której mamy osobę, która zasiada na ważnym stanowisku państwowym tylko dlatego, że pochodzi z takiego, a nie innego rodu i żadnych innych kwalifikacji spełniać nie musi. No, z tym trudno polemizować. Natomiast jeżeli chodzi o ten pierwszy argument, to rzeczywiście z nim można polemizować, patrząc przez pryzmat tego, co monarchia brytyjska przynosi Brytyjczykom. No już pomijając same kwestie finansowe, bo one są tutaj na korzyść rodziny królewskiej czy samej instytucji monarchicznej, to warto wspomnieć przede wszystkim o roli stabilizującej dla systemu. Tak? To jest oczywiście też jeden z argumentów bardzo często przywoływany w ogóle na świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii, na rzecz monarchii, dlaczego ona jest taka dobra, no bo właśnie stabilizuje system. To znaczy mamy pewną sytuację, w której mamy tego monarchę, on będzie rządził, zakładamy, przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, na przypadku Wielkiej Brytanii to jest już kilkadziesiąt lat z okładem, i w ten sposób państwo nie musi być podatne na takie zawirowania polityczne związane z wyborami prezydenckimi, co jest typowe dla państw republikańskich. Z drugiej jednak strony, tu mówimy o tych kwestiach finansowych, które monarchia otrzymuje, natomiast w 2018 roku z tych samych danych wynika, że monarchia wygenerowała dla państwa 343 miliony funtów. Też świadczy o tym, że popularność monarchii nadal wpływa pozytywnie na wskaźniki gospodarcze kraju i potencjał turystyczny Zjednoczonego Królestwa. Czy rzeczywiście tak jest? Myślę, że jak najbardziej. Pamiętajmy o tym oczywiście, że te sumy pieniędzy, które wpływają do budżetu brytyjskiego z turystyki, tak, z odwiedzania pałaców czy posiadłości królewskiej, do których dostęp jest w pewnym zakresie dopuszczony, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to kwestia decyzji samej królowej co do zdecydowania się na płacenie podatków, tutaj żeby sprawa była jasna, królowa nie płaci wszystkich podatków, które płacą wszyscy podatnicy, no ale w 1993 roku stwierdziła, że będzie już w tym partycypować. W ogóle jeżeli chodzi o kwestie finansów, to może też warto wspomnieć o tym, że kilka lat temu okazało się, że osoby, które dbają o majątek królowej, mieli kombinować czy używać rajów podatkowych do tego, żeby ominąć sprawy podatkowe. To znaczy, żeby sprawa była jasna, to znaczy królowa
jest pod tym względem w bardzo uprzywilejowanej sytuacji, pomimo tego, że oczywiście jej obrońcy będą wskazywać, że jakąś część podatków płaci. No płaci, ale bym powiedział to tylko część, stąd no to jest oczywiście sprawa dyskusji, to znaczy jeżeli popieramy monarchię, to będziemy wskazywać, że są te korzyści w postaci, o których Państwu wspomniałem, a jeżeli nie popieramy, no to pojawi się argument, no może lepiej w takim razie uchwalić budżet Kancelarii Prezydenta, będzie on jasny dla wszystkich, nie będzie tutaj żadnych wątpliwości. Tak, bo jednej rzeczy nie wspomniałem, te finanse królowej tak nie do końca są jasne. To znaczy do 2011 roku uchwalano, czy przyjmowano taką specjalną, tak zwaną listę cywilną, która określała te wydatki Domu Królewskiego, ale w 2011 roku przyjęto taką nową ustawę, która miała zreformować tę kwestię i ona no w jakiś sposób miała uporządkować te finanse, ale nie do końca są one, bym powiedział, transparentne, tak w największym oglądzie sytuacji mówiąc. A czy jest szansa, żeby były transparentne? To jest też, myślę, ciekawy wątek. Chyba, znaczy wydaje mi się, że na tyle, na ile są transparentne, na tyle wystarcza to po prostu społeczeństwu brytyjskiemu, no i nie ma jakiejś takiej społecznej potrzeby, czy wyrażonej w taki bardzo jasny sposób, że należałoby to jeszcze bardziej zdjąć z tego tajemnicę. Jedna rzecz mi teraz przyszła do głowy, że warto może też o niej wspomnieć. Na tą turystykę w ostatnich przynajmniej kilku latach niektórzy badacze zwracają uwagę, że wpłynęła emisja serialu The Crown, który miał spowodować z jednej strony no większe zainteresowanie się całą instytucją monarchii brytyjskiej, ale z drugiej strony to oczywiście znowu nie wiemy, na ile jest to prawda, ale dla samej rodziny królewskiej prawdopodobnie nie był też czymś pozytywnym takim rozrachunku ogólnym, dlatego że w serialu pojawiają się wątki związane z Karolem i jego rolą, jakby to powiedzieć, w rozpadzie małżeństwa, tak, z ukochaną Lady Di, co może w przyszłości, jakkolwiek, no może rzeczywiście dziwnie to zabrzmi, bo co serial ma do przyszłości monarchii, ale może wpłynąć też na postrzeganie samego następcy tronu, kiedy królowa zejdzie z tego świata. Na pewno na obraz rodziny królewskiej wpływ miał także wywiad księcia Harry'ego i Meghan Markle u Opry, który też odbił się szerokim echem nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w ogóle na świecie. Tak, bez wątpienia. Natomiast to myślę, że jeżeli chodzi o sam wywiad, tym najbardziej chyba kontrowersyjnym elementem no była kwestia oskarżenia o rasizm jakiegoś członka rodziny królewskiej. Nie wiemy, o kogo chodzi, wiemy, o kogo nie chodzi, że nie był to małżonek królowej ani sama ona. No nie będziemy spekulować, kto to może być, natomiast oczywiście jeżeli dowiedzielibyśmy się, kto to jest, to oczywiście bardzo negatywnie odbiłoby się na tej konkretnej osobie. No jeżeli byłby to ktoś z następców tronu, no na pewno bardzo negatywnie odbiłoby się temu na wizerunku monarchii i samym następcy tronu. Właśnie teraz jest dobry moment, żeby porozmawiać o tej przyszłości monarchii, bo bezdyskusyjnie siłą monarchii jest właśnie królowa Elżbieta II, która 21 kwietnia skończyła 95 lat i to planowanie przekazania władz w ręce następcy, czyli księcia Karola, księcia Walii, no jest już sprawą jak najbardziej realną i oczywistą dla wszystkich. Natomiast nie budzi jednak on takiej sympatii, nie ma takiego autorytetu, nie ma także takiej siły politycznej jak sama królowa, jak jego matka. Co więc będzie z Wielką Brytanią i samą monarchią, kiedy królowa umrze? No oczywiście pytanie jest bardzo trudne, bo to trochę wróżenie słów. Natomiast oczywiście, tak jakby tutaj pełna zgoda co do obrazu samego księcia, który nie cieszy się tym społecznym uznaniem, chyba tutaj przez słowo, głównie ze względu na losy wspomnianej już Lady Di. To jakby to na nim ciąży i w największym zakresie. W październiku ubiegłego roku przeprowadzono sondaż wśród Brytyjczyków co do przyszłości monarchii i zapytano ich właśnie, bo w ogóle wprowadzić powinienem to w ten sposób, że
Bardzo często, kiedy pojawia się jakaś informacja o jakichś problemach zdrowotnych w rodzinie królewskiej, to w prasie brytyjskiej bardzo często pojawia się artykuł, czy po śmierci królowej Elżbiety nie powinniśmy stać się republiką. To znaczy dokładnie taki sam tytuł za każdym razem, proszę mówić. I wracając do tej historii o tym sondażu. I okazało się, że 66%, tam mniej więcej 2/3 Brytyjczyków odpowiedziało, że chciałaby, żeby monarchia pozostała. Jakby to jest sprawa jasna. Tak? Niecała 1/4 Brytyjczyków powiedziałaby, że chciałaby, aby to była jakaś forma republikańska w formie wyboru głowy państwa. No ale kiedy już przychodzi to pytanie, kto powinien objąć tron po śmierci królowej, no to dla Brytyjczyków mimo wszystko oczywistością staje się, że ma być to książę Karol. Wedle tych opinii 37% miało wskazać właśnie księcia, dlatego że, i to jest moje domniemanie, że wynika to bardziej z chęci zachowania tej tradycji, niż z tego, że ten Karol jest tak bardzo kochany. No ale kiedy już przejdziemy do jego syna, czyli księcia Williama albo Wilhelma, to już mamy 41%. Kiedy mieliby wskazać koniec monarchii? 15%. Tak, także to jest jakby wszystko zgadza się, jeżeli chodzi o te nasze przewidywania, że tak, że oczywiście gdyby można było zastosować taką opcję z pominięciem księcia Karola, to pewnie byłoby to najlepszym możliwym rozwiązaniem dla samej monarchii. Z punktu widzenia Brytyjczyków też byłoby to najlepszym rozwiązaniem. Natomiast z punktu widzenia konstytucji brytyjskiej jest to i łatwe, i trudne zarazem. To znaczy musiałoby do tego dojść albo w formie abdykacji księcia Karola, co jest trudne do wyobrażenia sobie przynajmniej z dwóch powodów, dlatego że sam książę prawdopodobnie nie chciałby tego zrobić. No, naczekał się już trochę, to już mógłby ten tron objąć. A po drugie, można byłoby to zrobić w ten sposób, że parlament po prostu podjąłby decyzję o zmianie reguł sukcesji tronu. To jest oczywiście też możliwe. No wtedy, zgodnie z konstytucją, Elżbieta II musiałaby podpisać taką ustawę i tutaj jej wola nie miałaby nic. Tak, jej wola byłaby tutaj całkowicie pominięta, jakkolwiek może to absurdalnie brzmieć, tak, bo dotyczy jej to przecież jej syna i jej wnuka. Także no, sprawa jest oczywiście bardzo skomplikowana, natomiast no, sytuacja, w której rzeczywiście książę Karol miałby zostać pominięty przy sukcesji, no byłoby, o ile byłoby korzystne dla samej monarchii, no to byłoby pewnie przedmiotem ogromnej frustracji ze strony samego zainteresowanego, no ale też oczywiście mówimy z perspektywy dzisiejszej, raczej trudne do wyobrażenia sobie. To, że zmieni się to za kilka lat, no to zobaczymy, ale póki co to jest rzeczywiście trudne do wyobrażenia sobie, w szczególności, że prawdopodobnie sama królowa też jest niechętna jakimkolwiek formom zmiany w zakresie tych zasad sukcesji, tak? Też wielokrotnie przecież pojawiają się te spekulacje, czy ona mogłaby abdykować, co jest no niemalże wykluczone. To znaczy jej charakter raczej nie pozwala na to, a gdyby miała w ogóle abdykować, to pewnie już zrobiłaby to kilka lat temu. Tak, te pogłoski o abdykacji pojawiły się także teraz w kontekście śmierci księcia Filipa. Wracając do tego, o czym pan doktor mówił w kontekście w przypadku księcia Karola, dużym elementem będzie tutaj ambicja samego księcia, który, tak jak mówimy, już czeka na tą koronę, przy całym szacunku do jego matki, ale pojawiają się także scenariusze i pogłoski mówiące o takiej cichej regencji, kiedy Karol miałby zostać oczywiście królem oficjalnie, natomiast podzieliłby się obowiązkami ze swoim synem William. Nie wiem, czy pan doktor o tym słyszał. Tak, tak. To rzeczywiście chyba najbardziej optymalne ze wszystkich rozwiązań. To znaczy dla wszystkich oczywiście, o ile tylko sam główny zainteresowany by się na to zgodził. No bo jakby wytłumaczmy, na czym by taki mechanizm miał polegać. Takie mechanizmy pojawiają się też w innych monarchiach, także nie byłoby to coś jakoś bardzo nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o zastosowanie tego mechanizmu. W największym skrócie, w sensie formalnym, monarchą byłby książę Karol, natomiast część swoich obowiązków przekazałby
oczywiście na piśmie, czyli wszystko zgodnie z prawem, przekazałby swojemu synowi. I w ten sposób oczywiście wilk syty i owca cała. Natomiast dlaczego taki scenariusz wydaje się przynajmniej na teraz mało prawdopodobny? Moim zdaniem głównie ze względu na postawę samego głównego zainteresowanego, który, i tutaj większość badaczy jest zgodna, raczej nie będzie chciał się podzielić tą władzą. To znaczy rzeczywiście, ja wiem, że to może zabrzmieć trochę tabloidowo, ale naprawdę dość długo czekał na objęcie tej korony, no nie po to, żeby teraz nagle tą koroną się dzielić z kimkolwiek, nawet z własnym synem. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to na co też warto zwrócić uwagę, dlaczego w ogóle wątek Karola tutaj się pojawia jako takiego niechętnego dzielenia się. Coś, co może zagrozić stabilności monarchii, to właśnie jego postawa jako głowy państwa, przyszłej głowy państwa. Bo jak zapewne większość z Państwa wie, monarcha brytyjski w sensie konstytucyjnym ma nie wtrącać się w politykę, jakkolwiek absurdalnie mogłoby to zabrzmieć. To znaczy każdą przedłużoną ustawę w największym ogóle ma podpisać cokolwiek byłoby tam napisane. Nie ma prawa, nie wiem, krytyki zapisów, które zostaną przedłożone do podpisu. Największym oczywiście zarysie. Natomiast kilka lat temu na skutek dość długiej batalii sądowej dziennikarze Guardiana dotarli do korespondencji księcia Karola z ministrami. I okazało się, że książę Karol pozwalał sobie, no w dzisiejszym świecie powiedzieliśmy, na lobbing. I treść tych listów została upubliczniona, no właśnie, tak jak mówię, po długiej batalii sądowej zakończonej w Sądzie Najwyższym. I okazało się, że rzeczywiście książę Karol starał się o różne rozwiązania polityczne konkretnych spraw, mniej ważnych i bardziej ważnych, natomiast nie ma to znaczenia. To znaczy, nawet jeżeli byłyby to sprawy małego znaczenia, pokazuje nam wyraźnie, że książę chce odgrywać jakąś rolę i to będzie prawdziwy dylemat. To znaczy, w momencie, kiedy stanie się królem i będzie musiał powściągnąć te swoje ambicje i nie wypowiadać się w sprawach politycznych, to będzie rzeczywiście prawdziwy sprawdzian dla niego jako nowego monarchy. To czy zda ten sprawdzian, to przekonamy się, pewnie się przekonamy, może tak to zostawię. Przechodząc już do samej Wielkiej Brytanii, mierzy się ona nie tylko z pandemią, jak i cały świat i programem szczepień, który akurat w przypadku Wielkiej Brytanii funkcjonuje całkiem sprawnie i najlepiej wśród krajów europejskich, to także oczywiście mówimy tu o skutkach Brexitu i wspomnianym już trochę w naszej rozmowie szkockim separatyzmem. Mówiliśmy o tym, że monarchia jest takim elementem jednoczącym, ale pytanie, czy cały czas ma receptę na utrzymanie tej stabilności, jedności kraju? Mhm. To pańskie pytanie myślę, że idealnie wpisuje się w to, co powiedziałem parę sekund przed momentem. To znaczy, do momentu, do którego monarcha zdaje sobie sprawę z tego, że ma pozostać neutralny, apolityczny, apartyjny, nie opowiadać się po żadnej stronie ideologicznego czy politycznego sporu, tak długo może piastować swoją funkcję. To znaczy, w takim największym zarysie, jak być dobrym monarchą w Wielkiej Brytanii, to właśnie nie wypowiadać się na tematy polityczne po żadnej ze stron i po drugie, o ile się da, nie mieć za dużo problemów wewnątrz swojej rodziny. To znaczy, żeby serwisy plotkarskie i tabloidy nie miały o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o rozwody, romanse i inne rzeczy, jakie dzieją się. I tutaj absolutnie to też trzeba podkreślić w rodzinie królewskiej. No królowa tutaj szczęścia nie ma. Żeby wspomnieć tylko o bardzo niechlubną historię cięcia Andrzeja. Tak, tutaj mówimy chyba o symbolicznym 92 roku, kiedy czwórka spośród dzieci królowej Elżbiety i Filipa, dzieci ogłosiły tutaj rozwody, więc to był okropny, jak to sama nawet królowa chyba w jednym z wypowiedzi wspominała, dla niej trudny czas i trudny rok. Przechodząc już do zwieńczenia naszej rozmowy, to widzimy, że monarchię z jednej strony można kochać z całego serca, można ją także nienawidzić.
I są zwolennicy, jak i przeciwnicy takiej formy rządów i takiego ustroju. Pytanie jest jednak zasadnicze. Czy monarchia we współczesnym świecie ma szansę funkcjonować? Czy ona w ogóle jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesności? To wszystko oczywiście znowu zależy od kilku elementów. Po pierwsze od tego, czy ta monarchia jest zakorzeniona w danym społeczeństwie i czy jest społecznie popierana jako taka. Nie mówię o konkretnym monarchii, ale właśnie o monarchii. Po drugie, jaką rolę w sensie konstytucyjnym, politycznym odgrywa dany monarcha w danym państwie. No bo o ile mamy takie monarchie jak Hiszpania, Wielka Brytania, monarchie Beneluxu, monarchie skandynawskie, gdzie monarcha odgrywa rolę minimalną, marginalną albo niemalże żadną, jak w przypadku Szwecji, to mamy też przecież monarchie, w których monarcha odgrywa bardzo ważną rolę, w tym bliskie moim zainteresowaniem naukowym Liechtenstein i Monako, gdzie monarcha w sensie faktycznym niemalże rządzi i to on ma ostatnie słowo. Natomiast w obu tych państwach monarcha jest bardzo, no tak myślę, że można nawet powiedzieć, kochany przez znaczącą większość społeczeństwa. No i taka wtedy monarchia oczywiście może się utrzymać. Natomiast jeżeli w pewnym momencie pojawią się jakiekolwiek postulaty polityczne, które będą co do intencji rozmywać się, jeżeli chodzi o monarchę i lud, no to tutaj powstanie oczywiście taki wydaje się naturalny dylemat, jakim prawem monarcha ma odmawiać nam prawa do tego, czego my chcemy. To znaczy, pomimo całej wdzięczności dla niego, że nasze państwa, i tu mówię o Monako i Liechtensteinie, są w czołówce, jeżeli chodzi o dobrobyt, to jednak w pewnym momencie może społeczeństwu zacząć przeszkadzać to, że dane decyzje zapadają wbrew ich woli. Problemu tego nie będzie we wspomnianej większości państw europejskich, no gdzie rzeczywiście ten monarcha no niewiele ma do powiedzenia. Tak? Dosłownie jest takich kilka wydarzeń w ogóle w najnowszej historii, w współczesnej historii, jakkolwiek nie zdarzy, monarchii europejskich, gdzie rzeczywiście mogliśmy zobaczyć, że monarcha chciał mieć coś do powiedzenia i okazało się potem, że musiał przegrać. Tak? To takie kryzysy konstytucyjne w Luksemburgu i w Belgii, kiedy to monarchowie nie chcieli podpisać ustaw no, kontrowersyjnych z ich punktu widzenia, to jest aborcji i eutanazji. Tak? Natomiast te monarchie już do tego stopnia się zmieniły, że współcześnie trudno sobie wyobrazić w ogóle sytuację, w której nagle monarcha powiedziałby, no nie, nie podpiszę, bo to jest niezgodne z moim sumieniem. Zresztą taki wątek też pojawił się, jeżeli chodzi o monarchię brytyjską, w przypadku tak zwanych małżeństw homoseksualnych, kiedy to zastanawiano się, czy królowa może odmówić podpisania takiej ustawy, no ale tutaj wątpliwości nie można mieć było żadnych, dlatego że, tak jak już wspomniałem chyba już kilkukrotnie, monarcha nie ma prawa odmowy podpisania ustawy tylko dlatego, że ta ustawa uderza w jej dobra albo w jej poglądy. Miał pan, doktor, przypadek Liechtensteinu, ale tamto wzmocnienie władzy czy króla odbywało się poprzez referendum, tak? Czyli właśnie społeczeństwo dało zgodę na to, aby wzmocnić pozycję władcy. Sprawa z Liechtensteinem jest trochę bardziej skomplikowana, ale żeby ją ująć w jakimś największym skrócie, to referendum, o którym pan wspomniał, jakby cały proces trwał od 2002 do 2003 roku i wówczas książę zaszantażował swoich poddanych. To chyba rzecz, która nie przebija się jakoś tak bardzo, znaczy w ogóle sam Liechtenstein pewnie nie jest w ogóle jakimś przedmiotem szerszych zainteresowań, ale ten wątek myślę, że trzeba podkreślić tutaj. Książę powiedział, że jeżeli poddani nie poprą jego propozycji zmiany konstytucji, no to on zabierze nazwę państwa, nazwa państwa to jest przecież jego nazwisko, i wyprowadzi się, tak? No i tutaj Liechtensteińczycy byli w takim mało komfortowej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko, pomimo tego szantażu, to poparcie dla księcia jest i tak wysokie. To znaczy, jeżeli ono na skutek tych szantaży może być w okolicach
75%, tak szacuję. To gdyby tego szantażu nie było, no to byłoby pewnie w okolicach 60%, myślę, że nie mniej. Spróbujmy teraz trochę pomyśleć o tych profetycznych wizjach, już kończąc naszą rozmowę, o tych profetycznych wizjach monarchii brytyjskiej. Co może czekać, jeśli chciałby się pan doktor pokusić o taką próbę, co może czekać monarchię w najbliższych latach? Czy kolejne jakieś skandale obyczajowe? Tutaj nasuwa mi się właśnie wspomniana przez nas rozmowa Meghan Markle i księcia Harry'ego, czy jednak teraz jest ten moment na tą stabilizację? Bo mówiło się, że właśnie głową rodziny królewskiej był właśnie książę Filip, którego teraz zabrakło. No tak, jeżeli chodzi o jego rolę, bo w sumie to jest tym przyczynkiem do naszego spotkania, to oczywiście trzeba podkreślić jego rolę jako tego stabilizatora, mediatora przynajmniej na dwóch poziomach. To znaczy on jako ten mediator między członkami rodziny, mówi się o tym, że to on miał nakłaniać swojego syna do tego, żeby nie rozchodził się z Lady. No właśnie, tak, pamiętajmy o tym, on tutaj nie występował jako obrońca swojego syna, tylko właśnie namawiał go, żeby do tego rozpadu małżeństwa nie doszło. A druga rzecz to, no jako taki łącznik, nazwijmy to, między obywatelami a rodziną królewską, tak? To jemu wyraźnie wskazuje się, czy on ma być autorem tego pomysłu na zbliżenie czy wpuszczenie kamer do rodziny królewskiej, oczywiście w bardzo ograniczonym stopniu, ale mimo wszystko, że ta prasa się pojawia i te zdjęcia się pojawiają, to ponoć ma być właśnie jego zasługa. No oczywiście, czy jest potrzeba, aby tego było więcej? Myślę chyba, że nie, że poziom, w jaki monarchia brytyjska jest widziana przez Brytyjczyków, przez poddanych, jest wystarczający i takich zmian chyba nie ma, takich postulatów ani potrzeby nie ma, stąd myślę, że jakichś większych zmian nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie. Ta największa zmiana to oczywiście będzie śmierć królowej, no i ta sytuacja zaraz po objęciu tronu przez księcia, czyli jej syna. Myślę, że to był dobry punkt wyjścia, żeby przypomnieć sobie znaczenie też monarchii z perspektywy Wielkiej Brytanii. Tutaj odejście księcia Filipa było takim właśnie przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo dziękuję panie doktorze za dzisiejszą rozmowę. Zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. I przypomnę tylko, że Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi jest realizowany przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.